W wielu wspomnieniach byłych więźniów pojawia się wspomnienie modlitw majorów oraz siły odmawiania potajemnie modlitw różańcowych. Wiara w przetrwanie i miłosierdzie była nie tylko szansą przetrwania, ale stała się siłą do działania, które przyniosło wymierne efekty, a dzieła życia wielu więźniów trwają po dzień dzisiejszy, czego przykładem może być chociażby stworzony przez Druga Zespół Dzieci Płocka, w którym młodzież podtrzymuje pamięć o byłych więźniach.